Aczka wieje, ale jest na co popatrzeć. Tam już jest morze. Tak, to jest to miejsce, gdzie rzeka wpada. Tam są te bagna, po których łaziłam. A tu mamy górki. Z jednej strony jest jeden rezerwat natury, bo tam jest droga. A tutaj jestem na tym Snowboro, gdzie już byłam wcześniej. Nie pada. Tu wieje po prostu na górze. Tak, a tam widać morze. To miejsce, do którego się nie da w żaden sposób. Trzeba być ekstremistą, bo naprawdę tam bym chciała być, ale to się nie uda. A co ciekawe, wygląda na to, że tu się pasą owce, bo to nie mogą być ślady dzikich zwierząt. Jest tego za dużo. Więc to ciekawe. Tu rezerwat, a tutaj owce. Ale ewidentnie, bo nawet wełny widziałam. Konie się pasą po prostu, ale to nie były końskie ślady. Te końskie są trochę inne, ale może cholera wie, jak tu się ryją te osty i te inne. Całe stado. I wygląda jakby były inne uwiązane. Słonko trochę wyszło, ale zamek się zasłonił. Ale pięknie. Proszę. No i wspijałam się na górkę z drugiej strony. Musi być widać. Morze, rzeka. Tam wpada. To chyba tylko drogą wodną. A tam jest plaża ładna. Teraz na wstępie jeszcze zaprezentuję opaseczkę, jaką sobie tu wycierkałam, bo potrzebuję na rower. Bo w czapce mi za gorąco, a bez czapki to jest tylko obcieranie ust. No, jadłam ciastko. A bez czapki, wiecie, tu te wiatry to uszy mi wieją. A przywiozłam ze sobą te włóczki zieloną i czarną. I żaden kolor mi sam nie pasował, a razem je tak sprytnie połączyłam. Jestem mega zadowolona i uważam, że pasuje do testingu czas chipsów z mango i red chili czarnej, czyż nie?